Dobry wieczór, piątek, godzina 21. Czas zatem na nasz live chat, a naszym gościem będzie długo wyczekiwany Paweł Fertikowski. Dobry wieczór, Pawle. Witam wszystkich, dobry wieczór. Przede wszystkim, jak twoje zdrowie, jak twoja forma? No, dochodzę do siebie. Miałem w styczniu jedną operację. Teraz 3 tygodnie, 4 tygodnie temu kolejną. Także już coraz lepiej z każdym dniem. Jakiś mały krok do przodu. Dziękuję. Paweł Fertikowski, moi drodzy, zawodnik, który zakończył karierę. Wielokrotny drużynowy mistrz Polski, wielokrotny medalista mistrzostw Polski indywidualnych, ćwierćfinalista mistrzostw świata w grze mieszanej. Z Robertem Florasem wygrał turniej World Tour w czeskim Ołomuńcu, oczywiście w deblu, 2 razy finał ETTU. Świetna, Paweł, kariera, troszeczkę przedwcześnie zakończona. Tak, no na pewno chciałoby się pograć jeszcze dłużej na takim poziomie, ale niestety, no, musiałem z powodu zdrowotnych zakończyć wcześniej moją karierę, ale cieszę się z tego, co było, bo, że tak powiem, no, pograłem wiele, wiele lat na takim poziomie, zrobiłem, co mogłem i trzeba się z tego cieszyć. Okej, Paweł, będziemy jeszcze na pewno rozmawiali o tych fajnych momentach, o tych momentach trudnych z twojej kariery. Jeśli macie, drodzy internauci, drodzy kibice, zadać Pawłowi pytanie, to Paweł przez najbliższą godzinkę jest do waszej dyspozycji. Wystarczy to pytanie wpisać pod tą transmisją na żywo. Ja, korzystając z okazji, witam serdecznie, gorąco kibiców Dekor Glasu Działdowo, na których kanale na Facebooku jesteśmy, gdzie Paweł spędził ostatnie sezony. Witamy serdecznie kibiców Dartomu Bogori Grodzisk Mazowiecki, gdzie Paweł również grał kilka sezonów. No i tradycyjnie wszystkich kibiców Lotto Superligi. Jeśli macie pytania, zadajcie je w komentarzach. Paweł już czeka. Paweł, twoja przygoda z tenisem stołowym zaczęła się wsparcie złotów. Co spowodowało, że zacząłeś grać właśnie w ping-ponga, w tenisa stołowego? Jak to wszystko się zaczęło? No, myślę, że to wszystko za sprawą rodziców, przede wszystkim taty mojego, który też miał doświadczenie w tenisie stołowym, miał karierę i zaprowadził mnie na salę pierwszy raz. Zobaczyłem, jak to wygląda, od razu mi się spodobało, od razu coś poczułem do tego sportu i tak z nim zostałem już w sumie. No, od 7 roku życia zacząłem treningi, później zacząłem już mieć indywidualny tok nauczania, indywidualne treningi, no już tak na poważnie, rodzice się bardzo zaangażowali, mój pierwszy trener Henryk Rogala wraz z synem Michałem, także no, otworzyliśmy świetny team w Złotowie, było świetne środowisko ludzi i bardzo mile wspominam te początki, bo też dzięki nim, no, dalej mogłem się rozwijać i na pewno dzięki temu wszystkiemu tak to się potoczyło. Tutaj pan Krystian Lebociński, od razu pytanie konkretnie, od którego roku życia zacząłeś interesować się tym sportem? Jakie to były lata? Ile miałeś lat wtedy? Jak zacząłeś się interesować i grać? No, zacząłem trenować od 7 roku życia. Na początku, wiadomo, była to zabawa, ale myślę, że to już dosyć wcześnie, od momentu rozpoczęcia, myślę, że tak 8-9 lat, to już zacząłem już oglądać filmiki, już coraz więcej pamiętam, że zacząłem się interesować tym wszystkim, bo wiedziałem, że, no, że gra warta jest świeczki. Okej, Paweł, no to w takim razie mam pytanie, czy wolisz trudniejszy, czy łatwiejszy zestaw pytań na początek? Trudniejszy. Trudniejszy, okej. No to w takim razie wylosowałeś trudniejszy zestaw pytań. W międzyczasie pozdrawiamy wszystkich oglądających, a między innymi, Pawle, jest to Kuba Folwarski, Artur Grela, Patryk Pyśk, prezes Zbigniew Leszczyński, Marek Gudzelak, Paweł Walczak. Serdecznie was pozdrawiamy. Koniecznie dajcie lajki, łapki w górę, żeby ta transmisja doszła do jak największej ilości kibiców. Zaczynamy, Paweł, trudniejszy zestaw pytań.
Jak wspominasz mecz o medal podczas Mistrzostw Świata w mikście z Kasią Grzybowską w Francji? No, na pewno było to jedno z większych sukcesów i przeżyć w mojej karierze. Na pewno bardzo też stresujący. No, mieliśmy świadomość, że mamy naprawdę szansę, bo tworzyliśmy świetny duet, świetnie razem się dogadywaliśmy i tworzyliśmy naprawdę bardzo groźny miks dla rywali. Rok wcześniej, przed tym ćwierćfinałem, mieliśmy też takie, no, mieliśmy szansę zagrania o ósemkę, tak, w Paryżu, więc też już mieliśmy doświadczenie na takich showkortach zagrania. Pamiętam, że między innymi przeciwko Anglicinowi graliśmy, mieliśmy 2-2, 10-8, więc też już zebraliśmy doświadczenia i widzieliśmy, że no, niby pierwszy raz w ćwierćfinale, ale mamy szansę, tak? No też dwa pierwsze sety, pamiętam, prowadziliśmy i szkoda, że nie wykorzystaliśmy tej szansy. Ja też czułem gdzieś tam podświadomie, że mamy tą jedną, jedyną szansę i szkoda, że jej nie wzięliśmy. No, myślę, że trochę początek i jednak mimo wszystko stres troszeczkę wziął górę. Ale i tak, no, świetny wynik, trzeba to docenić, bo no, nie na co dzień się można znaleźć w ćwierćfinale. No pewnie, granie już o strefę medalową Mistrzostw Świata to zawsze jest coś. I pytanie doprecyzowujące, czy graliście ze sobą trzykrotnie na Mistrzostwach Świata? Ty z Kasią. Nie, graliśmy dwukrotnie. W Paryżu Dwukrotnie. zaczęliśmy, tak, w Paryżu zaczęliśmy i później W Chinach. W Suzhou, tak, w Chinach. Dobrze, jaką rolę odgrywałeś, jaką pozycję miałeś w seniorskiej reprezentacji? Jaką rolę? No, na pewno nie byłem żadnym tam liderem i w ogóle. No ja się gdzieś starałem cały czas udowodnić swoją postawą, pracą ciężką i wynikami, że warto na mnie postawić. I też myślę, że trener tak robił. Dawał mi szansę, dawał mi zaufanie, widząc jak pracuję, jak do tego podchodzę. Więc no, starałem się gdzieś tam dobić. No ale na pewno za mojej kadencji kadrowej, no tutaj przodowym był Daniel Górak, Wandzi. Tutaj oni, że tak powiem, stanowili siłę reprezentacji przede wszystkim i ja mogłem od nich się najwięcej nauczyć i tutaj zbierać doświadczenia. Był Robert Flores, pamiętam wtedy, także gdzie tam te kadrowe były mistrzostwa świata i w ogóle drużynowe, więc no, ja starałem się zawsze gdzieś tam być w tej kadrze i, no, i robić po prostu swoje. Na tyle, ile miałem, robiłem swoje i gdzieś tam czasami udało mi się i ograć czołówkę europejską i gdzieś tam zapukać mocniej. I kolejne pytanie o kadrę. Czy do Igrzysk Olimpijskich z twoim udziałem było daleko, czy było blisko? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno Igrzyska były moim marzeniem, żeby się znaleźć. Ciężko mi powiedzieć. Na pewno był taki moment, myślę, że miałem szansę znaleźć się i powalczyć o to, ale to by wymagało jeszcze dużo lepszych wyników i lepszego zdrowia przede wszystkim. Na pewno była taka szansa, ale myślę, że postawiłbym gdzieś to po środku. Ani nie byłem bardzo blisko, ani gdzieś tam to nie było dalekie. To było wszystko możliwe na tamten czas. Okej, to Paweł, seria trudniejszych pytań za tobą. Dam ci dla równowagi trochę lżejszych. Patryk Pyśk pyta, kiedy trener przyjedzie na trening do Grodziska? No, na pewno przyjadę. Nie raz i nie dwa. Trochę musi się ustabilizować moje zdrowie, ale myślę, że potrzebuję jeszcze miesiąca i pojawię się tam na treningu i pogonię trochę tą młodzież. Okej, okay. No Miłosz Redzimski też pozdrawia serdecznie. Marek Gudzelak, na którym zawodniku wzorowałeś się i kto był twoim wzorem tenisisty? No na pewno jak byłem młody, dużo obserwowałem Timo Bola, na pewno. To było moje marzenie zagrać przeciwko Bolowi i na pewno obserwowałem, byłem na meczach na żywo Bundesligi, jak byłem dzieckiem, więc na pewno on tutaj, Philippe Gatien, myślę, że no było kilku, ale przede wszystkim takim przodującym to myślę, że był Timo Boll. Podziwiałem, że w tak młodym wieku już był ścisłą czołówką i podobał mi się styl gry i, no, i fajnie, że udało mi się spełnić to marzenie, że mogłem z nim stanąć twarzą w twarz i rozegrać mecz. Pani Joanna Parchoć też wspomnienia.
Pamiętam, jak mały Pawełek trenował z nami, dziewczynami z pierwszej ligi kobiet wsparcie Złotów, dwa maluchy, Dominika i Paweł. Od samego początku widać było, że Paweł będzie wielkim zawodnikiem, przysłowiowo gryzł stół. Do tego był skromny i bardzo pracowity. Pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do zdrowia. I Paweł, no... Pozdrawiam. Tak, ja też dołączam się do pozdrowień, ale no od początku pracowity, skromny i tak było do końca. No jako 29-letni zawodnik zakończyłeś karierę, ale jak popytałem kolegów, zawodników, no to się nic nie zmieniło. Do samego końca ten stół gryzłeś, pierwszy wchodziłeś na trening, ostatni schodziłeś. Czy to jest tak, że ty musiałeś, tego talentu było mniej, a więcej pracy? I musiałeś to nadgonić, czy po prostu taki jesteś? Ja taki jestem. Myślę, że tutaj tata zaszczepił we mnie tą właśnie siłę, determinację i ogromną pracowitość. I zdawałem sobie sprawę, że bez pracy nie ma nic. Tym bardziej, że czułem, że gdzieś tam, no właśnie nie mam tej jakiejś takiej złotej rączki, super czucia. Ale wiedziałem, że pracą mogę wiele zdziałać, determinacją, cierpliwością i skromnością robienia po swojemu, po cichu i też taką upartością, tak? Oczywiście, że wiedziałem, że ktoś mi mówił, że już pora skończyć, to ja nie, do upadłego, tak? Więc na pewno to mnie cechowało, ta wytrwałość, waleczność, że to ja gasiłem światło, a nie trener. Także no... No i tak gdzieś tak to się toczyło. Później wraz z tym, że już liznąłem coraz wyższego poziomu, wiedziałem, że jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej świadomości i mądrości w tym wszystkim potrzebuję. Także no gdzieś tam to i też, żeby nie zadzierać nosa. No zawsze chciałem być gdzieś tam odbierany, że co bym nie osiągnął, to są tylko gdzieś tam sukcesy napisane i to jeszcze o niczym nie świadczy, o człowieku, jaki jest, więc starałem się robić swoje. Cieszę się, że jestem tak postrzegany i też wiedziałem, że trzeba, no tak chciałem być po prostu skromny. Może czasami nawet za skromny byłem w niektórych kwestiach. Patryk Chojnowski ogląda, Kuba Dyjas ogląda, pozdrawiamy was serdecznie. No i Patryk Chojnowski, ja tak trochę uciekałem wzrokiem, bo Patryk chciał zadać pytanie, no i widzę, jest to pytanie. Kiedy rzucisz piłki? 5 minut przed końcem treningu, 10 ostatnich, a kończyło się na godzinie. No tak było. Ci najbliżsi, z którymi najwięcej trenowałem, na pewno Patek też się znalazł. Niestety dostał rykoszetem, że tak powiem, więc takie przysłowiowe ostatnie 1000, że tak powiem, to zawsze Patryk mówił, a później już nawet ostatnie 1000 mówił, bo nigdzie, nigdy nie było końca, tak? Jak gdzieś tam mówiłem ostatnią, daj mi ostatnią, jeszcze ostatnią i do momentu, dopóki czegoś nie dopracowałem, to no wiedziałem, że nie zasnąłbym, także no byłem psycholem pod tym względem, na pewno wielu osobom dałem wycisk pod tym kątem, że mieli już dosyć, że po 3 godzinach treningu oni jeszcze ostatnie, więc tutaj na pewno niektórych tam zajechałem. Kto te piłki zbierał potem? Oczywiście, że ja. Przede wszystkim ja. Więc to może klasa. Później te Piotra też nie wytrzymały, więc oprócz samego treningu jeszcze to zbieranie piłek, więc dobijało mnie, ale ważne było, że chociaż może coś poprawiłem, że może to jest to, że może to już teraz w tą stronę pójdzie. Ważniejsze było, że coś mogłem zrobić i zrobiłem niż te zbieranie tam tysięcy piłek. Pozdrawiamy w międzyczasie Ole Falasz, Piotra Chodorskiego. Pozdrowienia Paweł od Kuby Dyjasa. Pozdrowienia. Trudne pytanie. Dziękuję teraz wzajemnie. Od Patryka Chojnowskiego. Trudne, bo tak mówiłem, mieszane będą. Czy masz najbardziej nieprawidłowy serw w lidze? Wiedziałem, że to powie. No myślę, że Patryk nie powinien się trochę odzywać, bo to sam ma nieprawidłowy serwis. Ja, że tak powiem, przyznam się, że ta przysłowiowa siekierka nie była prawidłowa w moim wykonaniu. Oczywiście nie robiłem tego z jakąś, nie wiem, premedytacją czy coś. Ten serw trudny jest do wykonania tak w sposób czysty, prawidłowy. Więc na pewno ten serw siekierka był w moim wykonaniu nie do końca prawidłowy, ale nie zgodziłbym się, że wszystkie serwy.
że tak powiem. Myślę, że te boczne, klasyczne serwy, które serwowałem, były w miarę poprawne, ale tu nie chcę być jakimś tam subiektywnym, bo może inaczej to oczywiście przeciwnicy widzieli, ale wiem, że najbardziej się skarżyli na siekierkę, że nie widzą, że zasłania mi w ogóle. Tylko no to najczęściej to też mówiły osoby, które same nieprawidłowo serwują. Na pewno Patryk Kojnowski też do takich należy. No, ja panowie, żeby ostudzić tę dyskusję, Ale to nie ma problemu. Nie, żartuję oczywiście. W zeszłym tygodniu gościłem sędziego Rafała Zlezarczyka i ustaliliśmy, że przy serwisie, który zawsze jest elementem spornym, jest ekstremalnie opisany w zasadach, w regułach, kierować się prostym motto game feeling. Jeżeli jest game feeling, zrozumienie gry, czucie gry, to taki serw jest jak najbardziej okej. No Patryk jeszcze dodaje parę słów od siebie. Rzucasz spod peleryny, nie widać rakietki. Ciężko mi Pozdrawiamy. To skomentować. Pozdrawiamy Patryka, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pan Tomasz Wiśniewski, jakie wspomnienia z Dekor Glasu Działdowo, twój ostatni klub w karierze? I co? I tam było dużo rzeczy, było dużo medali, był wielki sukces w historii nawet polskiego tenisa stołowego, bo był złoty medal ETTU. No ale opowiedz ty coś więcej. Jakie to były sezony, jakie to były lata w barwach Dekor Glasu? Myślę, że bardzo cenne i bardzo fajne przeżycia tych 3 lat, można powiedzieć, więc przeszedłem z pierwszej ligi ze spójni po naszym awansie, więc to też było zdarzenie takie, klub do końca nie wiedział, no, wiedział, że miałem bardzo udany sezon, ale jednak w pierwszej lidze, gdzieś tam już za Polski, ale jednak byłem po operacji, więc też nie wiedzieli, w jaką stronę to pójdzie i czy będę w stanie no, grać jako ten numer jeden, że tak powiem, wtedy Polak, tak, dla Działdowa, więc dla mnie to też była taka no, odpowiedzialność, taka fajna lekcja, żeby wziąć coś na plecy i bardzo się cieszę, że mogłem tego doświadczyć, bo grałem też przez co najmniej sezon, czy nawet dwa, jako właśnie ten Polak numer jeden i też byłem zdrowy, dobrze się czułem, bardzo dużo trenowałem, czułem, że z jeszcze większą świadomością i mam jeszcze dużo rezerw, które gdzieś tam co chwilę odkrywałem i miałem też przede wszystkim ten pierwszy sezon bardzo dobry i taki solidny, stabilny. Więc na pewno bardzo, bardzo dobry okres. Zdobyliśmy Puchar ETTU i no nie, oczywiście nie udało się zdobyć złota, gdzie byliśmy no, na pewno blisko, ale no, medale też zdobywaliśmy i wiele, wiele dobrych wspomnień wyniosę z tego i doświadczeń. Związanych z tych różnych, także no fajnie, że to się zdarzyło, że mogłem coś takiego przeżyć. W Spójni Warszawa to był taki moment, gdzie świadomie zszedłeś do pierwszej ligi, rozegrać się po kontuzji, nabrać takiego rytmu meczowego. Rozegrałeś się świetnie, awansowaliście, miałeś świetny bilans. I twoja decyzja o tym, żeby przejść do Działdowa była taka jednoznaczna, czy miałeś jakieś inne oferty? Bo ty byłeś takim łakomym kąskiem wtedy. No tak, no był to sezon no, bardzo fajny, udany i też różne opcje brałem pod uwagę, bo miałem kilka ofert i też takie, że no chciałem też zostać w spójni, nie wiedziałem jak się to wszystko odegra. Ale no jednak to też był minus na tamten moment, że jednak no te baraże no są bardzo późno rozgrywane i czasami no to też nie było nic pewnego. To, że mieliśmy bardzo mocny skład na pierwszą ligę i niby każdy mówił, że to jest pewne, no nic nie jest pewne w sporcie i też pierwszy mecz, pamiętam, barażowy był trudny, wygraliśmy 7-3, więc no nic nie było pewnego i na pewno te terminy barażowe późne no nie są dobre dla tych, co chcą grać w Superlidze. Więc to na pewno była też trudna decyzja, ale no, podjąłem taką decyzję, nie żałuję. No i tyle. Dołączają do czatu znakomici tenisiści. Jest Jakub Perek, Patryk Zatówka, Tomek Tomaszuk, Daniel Bąk. Pozdrawiamy was serdecznie. Jeśli macie pytania do Pawła, zostawcie je w komentarzu pod tą transmisją.
Chcesz usłyszeć kolejne pytanie od Patryka Hojnowskiego, czy zostawić na później? Pewnie, nie, pewnie, od razu. Jak wspominasz Mistrzostwa Świata Juniorów w Hiszpanii w drużynie z Mateuszem Gołębiowskim, Piotrem Chodorskim i jego słynne Gdzie ja jestem? Możesz użyć jednego pomidora w tym czacie. Tak, to bardzo dobrze wspominam. No, ta ekipa była świetna, tak powiem. Każdy wnosił coś, więc no, świetne czasy. Też pamiętam, że z Patrykiem Chojnowskim bodajże w Madrycie mieliśmy o medal 3-0, więc nie chcę mówić, kto tam zepsuł, ale 3-0 bodajże z Koreańczykami prowadziliśmy o medal i chyba mieliśmy jakieś meczówki na 4-1, 4-2, więc też szkoda, że tego medalu nie udało się wytargnąć, ale no, na pewno świetne czasy i te opowieści, gdzie ja kurwa jestem, to prawda, to prawda, więc tak, to prawda, więc pozdrawiamy Chodora. No i Pozdrawiamy. Gołębia, świetna ekipa i świetny czas to był. No, miłe wspomnienia. Pozdrawiam chłopaków. Kolejne pytanie od Oli Falasz. Jak idzie pisanie konspektów? No tak, pozdrawiam Ole. No, ciężko zmobilizować się, że tak powiem, do studiów, bo tutaj Ola pytała o studia na pewno. Ale jakoś idzie dobrze, muszę się zmotywować. Wiem, że tu wykształcenie, zdobywanie wykształcenia jest ważne. Nigdy nie wiadomo, jak to w życiu dalej się potoczy i idzie mi całkiem dobrze, motywuję się, choć jest mi ciężko, bo tak powiem, tu nie jest łatwo, tym bardziej jak robi się przerwę od nauki, więc nikomu nie polecam robienia przerw. No ale w moim wykonaniu, no niestety był taki moment, że musiałem wybrać, czy stawiam wszystko na jedną kartę w cudzysłowie, czy no, nie było też takich studiów, które mógłbym pogodzić. Próbowałem wielokrotnie gdzieś to spróbować, tak. No i niestety zawsze czegoś brakowało i mówię, dobra, to muszę się poświęcić bardziej, bo będę po prostu żałował, że robię coś na 90%, a nie na 100%. Ale mam teraz na to czas. Jestem za chwilę na trzecim roku, dokończę studia i będzie dobrze. Robert Flora z kolejnym pytaniem. Dlaczego ostatnia piłka trwała tyle czasu? Sam się zastanawiam. Na pewno dlatego, że upór, nie, no, miałem w sobie duży upór, żeby coś zrobić, coś osiągnąć, coś poczuć. Mówię, no, nie byłem obdarzony, nie wiadomo jakim tam w cudzysłowie talentem, ale no, i gdzieś tam musiałem wszystko nadrobić. No, i bez pomocy kolegów nie byłoby to możliwe. No. Niestety straciłem może na tamten moment sympatię wielu kolegów, ale myślę, że po czasie zrozumieją, o co chodzi i dlaczego akurat taką drogę wybrałem. Kuba Perek pisze same rekiny, wspaniały rocznik 1990. Kuba Dyja z kolei dodaje, że ma nadzieję, że godnie cię zastąpi w dekorglasie Działdowo. No tak, najpierw do Kuby odpowiedź, to tak, to na pewno mój rocznik był i ta generacja, no myślę, że bardzo silna. Też byliśmy no, czołówką, ścisłą czołówką Europy i też na Mistrzostwa Świata walczyliśmy o medale, więc na pewno wielu świetnych zawodników w tamtych latach było. A co do Kuby Diasa, no fajnie, cieszę się, że pomimo tam różnie ludzie mówią, że wraca do Polski. Akurat cieszę się, jak ludzie wracają, a nie wyjeżdżają, więc życzę mu jak najlepiej. Myślę, że dla Działdowa i dla Kuby to świetny ruch. Mam nadzieję, że będą zdobywali sukcesy i oby Kubie się jak najlepiej powodziło. No, jeżeli jesteśmy przy Kubie, to Kuba wywołał taki fajny temat. O tym będziemy na pewno też rozmawiali. Jakbyś został trenerem, to wolisz pracować z dzieciakami czy ze starszymi zawodnikami? To zależy. Ja gdzieś tam najmniej, że tak powiem, czuję od początku tą grupę początkujących. Gdzieś tam może dlatego, że teraz jest mi najbliżej jednak tej grupy zaawansowanej, tej grupy seniorskiej, bo najwięcej w ostatnim okresie się tu otaczałem i najlepiej to czuję, więc gdybym miał oczywiście wybór, to lepiej się czuję w tej grupie już zaawansowanej. Wydobywaniu potencjału z zawodnika, próbowaniu czegoś, naprawianiu, pomocy, że tak powiem, lubię pomagać. Uważam, że dla początkującej grupy
Też jest wielu trenerów świetnych, którzy do pewnego momentu są w stanie i później po prostu przekazują innemu trenerowi. Ja uważam, że no, nie uważam się za takiego, co by podołał każdej grupie i ten. Tu myślę, że każdy ma swoje mocne strony i słabsze strony, ale też miałem ostatnio doświadczenie w pracy z grupą amatorską. Myślałem, że nie podołam, a czułem się świetnie i mega fajne doświadczenia, więc to się wszystko tak naprawdę okazuje w praniu. Kwestia pewnie elastyczności i praktyki. Przed momentem powiedzieć takie zdanie, że należy się cieszyć, jak zawodnicy wracają, a nie wyjeżdżają. Czy ty miałeś jakieś oferty właśnie z zagranicy? I jeżeli miałeś, to czemu nie skorzystałeś? Miałem oferty z Francji, miałem oferty z Niemiec, było to tam kilka ofert w różnych okresach, ale gdzieś tam zawsze, no już tutaj jakieś rzeczy sobie prywatne układałem i nie chciałem już takich większych zmian. Myślę, że to wszystko kwestia indywidualna, ktoś powiedział, no na tamten moment w Grodzisku, no mieliśmy świetny trening, więc ja też zawsze byłem zdania i teraz też jestem, że myślę, że możemy i potrafimy stworzyć świetne warunki w Polsce, żeby nie musieć wyjeżdżać, żebyśmy nie puszczali zawodników i tego, co w młodych latach poświęcamy, żeby później korzystał inny kraj z tego, inne kluby, więc ja trzymam kciuki, żeby Superliga i warunki treningowe szły do góry, a nie w dół, żeby ci mocni zawodnicy, żeby Samuel wrócił, żeby Maciek Kubi wrócił. Fajnie, że Kuba Diaz wraca tutaj, także ja gdzieś też, no myślę, że z tego względu treningowych i też prywatnych przede wszystkim, ja tutaj swoje życie tworzyłem i nie chciałem tego zmienić, bo dla mnie to też równie ważne, a teraz i nawet ważniejsze. Gdzieś myślę, że jest światełko w tunelu o tym, co mówisz, bo kluby jednak pojawia się taki trend, że coraz więcej klubów gdzieś tych zawodników koszaruje, robią się jakieś właśnie grupy treningowe i no, chcę być optymistą w tym i mam nadzieję, że szybciej niż później. Będzie to fajnie rozwinięte i faktycznie wtedy będzie szansa i na lepszy trening i też pewnie na lepszych zawodników. Lecimy dalej. Patryk Zatówka, czy pamiętasz swoje najlepsze kardio na obozie w Ostródzie? Nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy dobrze mówię. Może to związane z tym, jak robiliśmy cardio na TRX-ie i TRX wyrwałem, że tak powiem, ze ściany i upadłem na ścianę z całym impetem. No, wszyscy w szoku byli, czy nic mi się nie stało, spadłem na plecy, więc to było chyba najlepsze cardio w mojej karierze. Pytanie do Patryka, czy mamy jakieś wideo z tego cardio? Koniecznie musisz się do nas zgłosić. Nie ma, niestety chyba nikt nie mógł przewidzieć, że coś takiego się stanie i wyrwę coś takiego. Prezes Lotto Superligi, pan Zbigniew Leszczyński, pozdrawiam Pawła bardzo serdecznie. Przykro, że trzeba zakończyć Pozdrawiam. karierę z powodu kontuzji, ale jestem pewien, że polski tenis stołowy będzie miał bardzo dobrego trenera, który może nauczyć naszą młodzież pracowitości i oczywiście skromności. Pamiętam naszą rozmowę na temat powrotu do kadry, bardzo rzeczową. Czy jesteś gotowy, oczywiście po powrocie do zdrowia, zająć się trenerką? Pozdrawiam pana Zbyszka. Myślę, że tak, że jestem gotowy. Czuję się na siłach podjąć takiego wyzwania. Oczywiście jest to nowe wyzwanie i bardzo trudne, inne też, ale mam nadzieję, że moje przeżycia, doświadczenia nie przeszkodzą mi, tylko mi będą pomagały, bo to różnie bywa później w praktyce i mam nadzieję, że nie stracę tego poczucia i będę się chciał rozwinąć. Cały czas rozwijać, ale gdzieś tam już od jakiegoś momentu pomagając grupie i w Grodzisku, i w Działdowie pomagałem, i też grupie amatorskiej, czułem, że lubię tą pracę, że się spełniam w niej i że być może jak będą ku temu warunki, to chciałbym to doświadczyć tak samo w kadrze w przyszłości. Chciałbym móc prowadzić reprezentację. Także no, mówię, jestem otwarty coraz bardziej i rozwijam się i staram się zgłębiać wiedzę i no i zobaczymy, co tam przyszłość przyniesie. Czyli i pogłębiasz wiedzę, i podążasz pewnie za trendami, i najważniejsze, żeby to sprawiało po prostu frajdę, no nie?
Oczywiście tak. Myślę, że tak. Przede wszystkim, żeby to sprawiało frajdę, pasję i żeby zawsze był gdzieś ten balans między pracą, odpoczynkiem, rodziną, salą. Także myślę, że jak jest dobry balans, to wszystko jest łatwiejsze wtedy i jest się bardziej efektywnym. Mamy meldunek od Dominiki Fertikowskiej. Mikuś ogląda i pozdrawia chrzestnego. Pozdrawiam serdecznie. Z kolei Kamil Kurowski, twój kolega z drużyny. Jak wspominasz 81 schodów? No, pamiętam, tak, Kamil mówi o swoim mieszkaniu w Działdowie, gdzie ma właśnie 81 schodków. Ja często bywałem u Kamila, jak siedziałem w Działdowie, trenowaliśmy razem i też jak pomagałem młodszej grupie, w której Kamil jest trenerem i Weliang, także mieszkałem u Kamila często i tak, rzeczywiście te 81 schodków mnie dobijało po wielogodzinnych treningach. No, wzmacniało nogi, ale jeszcze bardziej zajeżdżało. Mamy też parę słów od pana Elka Cichosza z Działdowa. Działdowo dziękuję Pawłowi za 3 lata spędzone w Dekorglasie. Pozdrawiam pana Jaka również, dziękuję. Ja też się dołączam do pozdrowień. Jeśli macie pytania, wrzucajcie je w komentarz pod tą transmisją. Ja Pawłowi je zadam. Ale tak jak mówiłem zupełnie na początku, chciałbym też porozmawiać chwilę o tej kontuzji, bo to kłopoty z prawym biodrem tak naprawdę masz od 10 lat. Pierwsza operacja bodajże 2011. Tak. I co to powodowało? Czy ty masz jakąś wadę, czy to po prostu przeciążone biodra i one w pewnym momencie po prostu strzeliły? No bo przyznasz, że to jest taka kontuzja raczej rzadko spotykana w tenisie stołowym. Tak, myślę, że nie jest jakaś bardzo popularna, ale też Paul Drinkwell wcześniej jeszcze jeden młodszy zawodnik, Gavin Evans bodajże, też zakończył z powodu bioder, więc no, też się zdarza oczywiście. No ja w 2011 miałem pierwszą operację i myślałem, że to już będzie moja ostatnia operacja i że tylko przede mną już zdrowie, treningi, ciężka praca i kwestia to była naprawienia. Co się później okazało, że no jednak nie, no znowu staw nie wytrzymał. I w 2016 roku w lutym musiałem się poddać, że tak powiem, poprawce. No i ciężko później powiedzieć, co było, że tak powiem, dalej. No na pewno trzecia operacja, którą teraz przeszedłem w styczniu, była związana z lewym biodrem i to była nagła kontuzja. To nie było coś, że tak powiem, przewlekłego czy spowodowane czymś. Po prostu ja nigdy nie czułem kontuzji, bólu w lewym biodrze. I pamiętam z Piotrkiem Chodorskim mieliśmy mecz zacięty, bodajże w lutym to było, w tamtym roku, i zrobiłem takie mocne ukucnięcie i poczułem mocne ukucie w lewym biodrze. I ten mecz już dokończyłem z silnym bólem. I od tamtego momentu zaczęły się moje problemy z lewym biodrem. No, zrobiłem badania, rezonans, się okazało, że jest słabo, że muszę podjąć się operacji. A jeżeli nie mogłem za bardzo chodzić, chodziłem o kulach, no wiedziałem, że to już nie jest kwestia rehabilitacji. No i musiałem podjąć decyzję, że operuję się, nie czekam, nie mogę czekać dłużej, bo może być jeszcze gorzej. No i podjąłem operację trzecią w styczniu tego roku. No i, że tak powiem, po drodze rehabilitacja ciężka, przeciążenia prawej nogi z powrotem, wszystko się zaczęło sypać, różne komplikacje. Już z lewą nogą było coraz lepiej, ale no, zrobiłem badanie, kolejne wizyty, konsultacje z wieloma lekarzami, bo to też nikt nie myśli, że ja tam pochopnie robiłem sobie operację, bo mi się nudziło albo nie miałem co robić. To była wszystko ostateczność. Tyle lekarzy, ile ja zwiedziłem w Polsce, to nie wiem, nie zliczę nawet konsultacji. Wszystko, żeby, że tak powiem, wybrać jak najlepszą decyzję. No i niestety, no, znowu się okazało, że prawe biodro, nie wiadomo, czy druga operacja po prostu była źle wykonana, czy nie do końca, czy nie do końca dobrze, czy po prostu, no, tak mój organizm ma, wiele czynników mogło na to wpłynąć. Czy technika nie do końca poprawna i wiele lat przeciążeń, gdzie ja
Miałem jednak style takie do juniora z całego forehandem. Grałem w większości forehandem. Mój backhand nie był zbyt dobry, więc no, musiałem wiele, wiele trenować, biegać na tych nogach. Też być może moje ciało po prostu nie było przygotowane na takie przeciążenia. Myślę, że rzadko który organizm, tylko po prostu mój, no, mój odpowiedział w taki sposób. Nie chciałbym się teraz doszukiwać, no, co to dokładnie spowodowało i roztrząsać. No, mam nadzieję, że moi zawodnicy z przyszłości, jeśli tak będzie, że unikną takich kontuzji i nikomu nie życzę, żeby mieli takie kontuzje i musieli przejść tyle operacji, co ja. W tym roku, tak jak wspomniałeś, rehabilitacja, żmudna, dużo czasu na myślenie o tym, czy zakończyć, czy jeszcze raz podjąć rękawice. Co mówili tak z ciekawości lekarze? Wszyscy odradzali powrót, czy byli tacy, którzy mówili, że możesz jeszcze spróbować? Jak to wyglądało u ciebie? Nie, pierwsza, druga operacja, to wszystko było zielone światło, dlatego ja też nie wiem, tak, że lekarze mówili koniec kariery, a ja nie, pomimo to nie. Nie, ja też słuchałem się lekarzy. Skoro lekarz, który mnie operował na tamten czas, mówił: okej, wracaj, możesz wrócić, będzie dobrze, to też tak wierzyłem i moja świadomość i wiele pieniędzy inwestowanych w zdrowie, żeby właśnie nie dopuścić do kolejnych operacji. Ciągła rehabilitacja, poszukiwanie nowych metod leczenia, rehabilitacji, zastrzyków. No, kupa rzeczy było takich po drugiej, pamiętam, operacji, żeby nie dopuścić do tego, żeby coś jeszcze mi się przytrafiło, więc i ta świadomość, i ta rzetelność przed treningiem, po treningach, co robić. No, wszystko robiłem, żeby nie dopuścić, a jednak się zdarzyło, więc no tak już jest. Nie na wszystko mamy wpływ w życiu i trzeba to zaakceptować. Pamiętam, publikowałem na stronie Superligi takie, no to był czas, kiedy wahałeś się, kiedy myślałeś, kiedy ten czas decyzji powoli nadchodził i potem był taki okres ciszy przed burzą i nagle niedziela, godzina 11, Facebook. I mimo wszystko gdzieś, gdzie tam kibice, czy ja, czy zawodnicy przeczuwali, że to może tak się skończyć, no to jednak to było zaskoczenie, ten wpis na Facebooku. No, na pewno tak, no, dla niektórych na pewno tak, ja się z tym już zbierałem, ale czwarta operacja już była taką kropką nad i wiedziałem, że to już jest koniec tego etapu i że to już jest ten czas i zrobiłem to w tym czasie, kiedy ja chciałem, kiedy czułem, że no, już nie jestem w stanie nic więcej, nie chciałem czegoś robić na 80%, 90%, to mnie nie zadowalało, albo 100%, albo nic. I też wiele nocy nieprzespanych. No, to jest w moim przypadku bardzo trudna decyzja, bardzo emocjonalna i długo się z tym zbierałem, pisałem od jakiegoś czasu już właśnie to oświadczenie. To nie jest tak, że ono mi przyszło po prostu i tak napisałem, tylko żeby to tak jakoś streścić z pewną jakością. No to tak to też się odbyło. Opublikowałem. Wcześniej jeszcze w sobotę, zanim opublikowałem, postanowiłem wziąć telefon i podzwonić po najważniejszych osobach i podziękować za to wszystko. Uznałem, że takie, no, nie jestem w stanie osobiście, ale chociaż przez telefon podziękowania są ważne. Więc chwyciłem za telefon, zacząłem dzwonić, rozmawiać, dziękować. Czy to SMS-em, czy właśnie telefonicznie. Przed tym oświadczeniem, żeby starałem się, żeby nikogo nie pominąć, jeśli pominąłem, to przepraszam, ale chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że jestem im wdzięczny, bo to nie tylko ja to zrobiłem, ja nie byłem w tym sam, to wszyscy ludzie, ci po drodze, ci dobrzy, ci źli, wszyscy przyczynili się do tego, że byłem w takim, a nie innym miejscu. Okej, Paweł, kończąc wątek kontuzji, chciałbym tylko jeszcze na koniec zapytać, czy po tej rehabilitacji normalnie będziesz mógł funkcjonować w życiu. Są takie kontuzje, że możesz czuć potem jakiś dyskomfort w życiu codziennym. Czy w twoim przypadku będzie to wszystko ok? Będzie to nieodczuwalne? Robię wszystko, żeby było nieodczuwalne, tak tylko mogę powiedzieć. Te decyzje, które podjąłem, to po to, żeby być właśnie na 100%, będę mógł jakby w nowej roli, czy to pracować, czy to funkcjonować, więc no, zrobię wszystko, ale tu, że tak powiem, ciężko tak powiedzieć. No, ja z mojej strony wierzę i lekarze też, że wszystko będzie dobrze teraz, tak?
i tyle mogę powiedzieć, zagwarantować, że no, ja bym dalej był. No, no, zresztą ja wiem, no, nie muszę się, że tak powiem, nikogo zapewniać, co ja będę robił. No, z tym wszystkim ja prowadzę się cały czas mega zdrowo i wiadomo, że ostatnią rzeczą, którą chciałbym, to jest jeżdżenie zamiast na trening na rehabilitację i wydawanie na to pieniędzy i spędzanie więcej na rehabilitacji niż na sali treningowej. To jest ostatnia rzecz chyba, którą sportowiec chce. Tym bardziej jak ktoś już przy stole rehabilitacyjnym siedzi od 10 lat. Więc no, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że się w końcu uwolnię od tego, a ta decyzja o zakończeniu kariery tylko mi w tym pomoże, no bo zawsze wracałem, że tak powiem, i musiałem nadrobić, tak? No i to wiadomo, to się wiązało z przeciążeniami. No mam nadzieję, że teraz wraz z tą decyzją mój organizm też odpocznie i że tak powiem, no, będzie to nagroda, że już się pozbędę tego bólu i dyskomfortu. I za to trzymamy razem z kibicami kciuki. Pan Elek Cichosz melduje, że w najbliższym tygodniku działdowskim we wtorek będzie spory artykuł poświęcony tobie. Dziękuję. Pan Mariusz Rosiński. Paweł, co zamierzasz dalej robić po zakończeniu kariery? Troszeczkę odpowiedziałeś na to pytanie. Tak, znaczy, no, ale różne rzeczy. Ja jeszcze nic nie jest pewnego. Czy będę trenerem, czy w ogóle może wyjdę ze sportu, bo też takie opcje się pojawiły, czy no różne opcje, czy po prostu trochę odpocznę i zbiorę jeszcze myśli i skupię się na rodzinie, na budowaniu domu i w ogóle, także różne opcje są. Teraz jestem już otwarty i elastyczny i nie mam jakiegoś tam napięcia, że to muszę w tym, czy muszę w tamtym. Też zdobywam wiedzę poza tenisową i staram się nie być uwiązanym tylko w tym zakresie. No, po podjęciu takiej trudnej decyzji też na pewno dużo zeszło z głowy i faktycznie ten umysł jest taki oczyszczony i pełny optymizmu do działania. Oczywiście tak, na pewno oczyszczenie, spokój z jednej strony też taka pustka, no bo jednak to jest coś nowego, z czym muszę się przyzwyczaić i czasami jednak dochodzą mi myśli, że to już jest koniec, że nie będzie takich doświadczeń, takich przeżyć, ale mam nadzieję, że może w inny sposób, ale będą podobne przy stole tenisowym w innej formie, ale dalej będą. Czas pokaże. Pani Teresa Chojnowska pozdrawia i życzy powrotu do zdrowia. Również pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiamy. Pan Krzysztof Socha, Pawle, pozdrawiam i zdrowia życzę. Dziękuję za piękne chwile. Wzajemnie również dziękuję. Wanji, pozdrawiam, Paweł. Pan Kazimierz Wiszowaty jest z nami też. Pozdrawiam Wanjiego też. Pani Maja Krzywicka-Garbino, pozdrawiam, Paweł. Szkoda, że zdrowie nie pozwoliło na dalszą karierę i życzę powodzenia w realizacji kolejnych życiowych celów. Dziękuję, również pozdrawiam Maję. Dodaję jeszcze, dałeś super przykład dla młodego pokolenia. I Wanji potwierdza to, o czym mówiliśmy. Paweł, u ciebie nigdy nie było 100%, zawsze było 300%. Tak, no Wanji mówił, Paweł, krótko, intensywnie, a ja mówię długo, intensywnie. No, także, no, tak. No, też wiedział, że tak powiem, też mi pomagał i starał się przekazywać wiedzę, dużo wiedzy. Może później do mnie doszło, ale też dziękuję Wanjiemu za te wszystkie wskazówki. No, także pozdrawiam. No tutaj Wanji jeszcze kończy, dlatego właśnie ta kontuzja. Według niego to właśnie te treningi, ta ciężka praca na 300%, właśnie tą przykrą konsekwencją było to, ale zostawmy już te przykre tematy. Pan Leszek Wiater pyta, pytanie stwierdza, pamiętam jak cię rodzice przywieźli do Drzonkowa. No tak. No to było tyle lat już temu. A byłem młody, 12 bodajże lat. Pierwszy raz, okres ten dżokowski. Też świetny czas, świetna ekipa, bardzo mocna ekipa. W każdej, że tak powiem, kategorii i no i wychowawczo świetny czas i sportowo, więc to taka była też mega szkoła życia. I myślę, że tak jak wspominamy z kolegami, te czasy w takim układzie z tymi ludźmi już nie powrócą, ale wspomnienia zostają i no, było to coś niezwykłego i to już zostanie ze mną na zawsze.
Drodzy kibice, ostatnie 10 minut tego czata, bo tak z Pawłem ze względu właśnie na zdrowie. Wy nie widzicie też Pawła, no ale to. Dam rady jeszcze, jak macie ten, to Tak. spokojnie. Też no, kilka słów wyjaśnień, że czekaliśmy, tak, zwlekaliśmy z tym czatem, ale no, w momencie, kiedy Paweł się rehabilituje i nie mógłby usiedzieć 15 minut, to też nie było sensu robić takiego czatu, dlatego jesteśmy dzisiaj i myślę, że Paweł to spokojnie nadrabia. Ciekawą propozycję dostałeś od pana Zbigniewa Leszczyńskiego. Czy myślałeś o zrobieniu fajnego turnieju na koniec kariery? Oczywiście jestem do pomocy przy organizacji, jako Superliga, jak i PZTS. Czy działamy? Znaczy nie wiem, w jakiej formie miałoby się taki turniej odbyć. Ja jako zawodnik już na pewno nie. Jak już powiedziałem, oświadczyłem, to już się tego trzymam konsekwentnie i też z racji tego, co poświęcam teraz, zdrowie jest najważniejsze i już nie, bo to nawet do takiego turnieju ja bym chciał się przygotować jak najlepiej. Nie mógłbym podejść z marszu, że tak powiem, więc nie myślałem w ogóle o tym. Nie, jakoś nawet mi to nie przeszło. Przez myśl, że coś takiego jest możliwe. Ja myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że Paweł Fercikowski by był ubrany w garnitur, siedział w najlepszym miejscu i wręczał na koniec nagrody i puchary. Taki, wiesz, taki turniej pożegnalny, ale ty już w roli takiego VIP-a. Nie, się nie uważam za żadnego kozaka czy tam VIP-a, żeby organizować mi jakieś tam turnieje, więc nie, myślę, że to co się zadziało i tyle, ile miłych słów dostałem na Facebooku i wiadomości, to było dla mnie najlepszą nagrodą i żaden turniej by tego mi też nie wynagrodził, bo to, no, to było niesamowite, fajne przeżycie i takie podziękowanie. No, mega fajna sprawa. Jedziemy dalej. Pan Jurek Szczebak. Czy w przyszłości wchodzi w grę poważniejsza kariera trenerska? Mówiłeś coś o kadrze, ale ja też dopytam, czy na przykład jakby zgłosił się do ciebie jakiś klub Lotto Superligi, czy pierwszej ligi, powiedzmy, nie wiem, za 2-3 lata. Paweł, zostań naszym menedżerem, skompletuj skład, zaopiekuj się tą drużyną. To taki kierunek też by cię interesował, czy szkolenie, kadra, bardziej ta strona? Znaczy, no, ja jako taki czysty menadżer to, znaczy, nie to, nie mówię nie, ale no na pewno tu, czy menadżer, trener, tak, ale też taki, który, no, że tak powiem, na co dzień siedzi z grupą swoją, odpowiada za nią. Nie, jakby póki co sobie nie wyobrażam tak, że ja jestem menadżerem, ściągam zawodników z jakiegoś kraju, nie wiem, co się z nimi dzieje, nie wiem, jak trenują. Ja później nie mam wpływu na to, nad czym mamy pracować i, że tak powiem, widzi mi się tylko na meczach. To myślę, że taka rola najmniej, że tak powiem, mnie zadowala. Ja lubię pracować na co dzień i mieć czynny udział przede wszystkim tu właśnie w treningach i w takiej pracy ciężkiej, rzetelnej na co dzień, a później zawodnicy zbierają tego żniwa. Więc taka praca jest mi najbliższa memu sercu, w zgodzie oczywiście ze mną, tak? Mam nadzieję, że pan Szczebak jest zadowolony z odpowiedzi i od razu też pyta, czy to, że Timo Boll jest też leworęczny, miało znaczenie, że był twoim idolem? Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, wiadomo, podpatrywałem wszystko z racji tego, że właśnie jest leworęczny, to i sposób gry, sposób poruszania się, wiadomo, że się różni od prawej ręki i no, podpatrywałem wszystkie aspekty i na pewno to, że oboje gramy lewą ręką, to jakby nas zbliżyło i to właśnie dlatego Timo Bola naśladowałem i podpatrywałem. Kuba Dyjas, jaki najlepszy mecz według ciebie rozegrałeś w swojej karierze? Ciężko mi powiedzieć, jaki najlepszy. No było wiele takich, A że mi takie, się które udało. No najbardziej ci za. świetne. Ciężko. Tanruivo w Bogorii to świetny mecz z Zisem. Czy to na igrzyskach studenckich z Filusem. No wiele było takich. I w Działdowie też z Lundqvistem. No wiele było takich meczów, że udało mi się tą taką czołówkę. Czy z Legu, czy tą z Kulejem, tą czołówkę gdzieś tam udało mi się pokonać i na pewno no, musiałem się zbić na wyżynę, więc każdy z tych meczów był, no, był moim takim no, szczytem.
Okej. Już przeglądam pytania. Pan Damian Nowak. Paweł, dzięki za profesjonalne podejście do mediów i cierpliwe odpowiadanie na pytanie po meczach, co wcale tak oczywiste wśród sportowców nie jest. Czy współpracy z mediami uczyłeś się w trakcie kariery, czy od początku wiedziałeś, jak powinno to wyglądać? Ciekawe pytanie. Znaczy, oczywiście, nie, to się u mnie wynikało z szacunku do drugiego człowieka. Nieważne, czy to sportowiec, czy to osoba spoza sportu, starałem się, mam nadzieję, że ale starałem się każdego nie pomijać, nie ignorować człowieka i szanować każdego, że tak powiem, bez znaczenia kto kim był, jaki był. Starałem się poświęcić czas na tyle, ile mogłem i pozwalał mi czas, więc myślę, że to stąd się brało, po prostu z wychowania, z domu i z takich podstaw po prostu, no, traktowania drugiego człowieka. No, to też jest sztuka po przegranym meczu wejść do dziennikarzy i odpowiadać na pytania. Oczywiście tak, no ale bez nich też jakby sport nie istnieje, więc to też trzeba mieć świadomość. Jeśli ta dziennikarska, że tak powiem, granica nie zostanie przekroczona i jest to pewne wyczucie, to nie widzę przeciwwskazań, żeby odpowiedzieć krócej, ale na temat. Ja też chciałem chwilę porozmawiać o motoryzacji, bo możemy zdradzić, że na przykład trener kadry Tomasz Krzeszewski jeździ samochodem poleconym przez Pawła Fertikowskiego. Motoryzacja to jest taka druga twoja pasja? Myślę, że tak. No, myślę, że interesujemy się motoryzacją bardzo. Różne odłamy motoryzacji mnie interesują i tak, samochody to jest coś, co zawsze sprawiało, że mogę oczyścić głowę, mogłem się zresetować, szedłem do garażu, posiedzieć w samochodzie, posprzątać, pomyć, umyć, zgłębić tutaj niki, że tak powiem, motoryzacyjne i wiedzę. To mi sprawiało, akurat mi osobiście, to była moja taka przestrzeń, która, no tak, powodowała, że, no, że czułem się taki zresetowany i każdy myślę, że ma coś poza. Ja, moim akurat takim tak konikiem poza tenisem była właśnie, jest do tej pory motoryzacja. Trener Krzeszewski żadnych tam gwarancji, uwag nie przesyłał. Jest zadowolony. Tego, co mi wiadomo, jeździ cały czas z Skodą i oby jak najdłużej i bezpiecznie. Więcej Skodą, mniej Passatem. Paweł, mija powoli ta godzina, którą zaplanowaliśmy sobie na ten czat. Ja w imieniu swoim, jak też i kibiców, chciałbym Ci za te wszystkie lata, za te wszystkie sukcesy serdecznie i gorąco podziękować. Dochodź szybciutko do zdrowia, rób to, co sprawia Ci przyjemność, frajdę, do czego będziesz miał pasję. Bardzo Ci dziękujemy za to, co zrobiłeś dla kraju, dla reprezentowania Polski, jak i klubów, w których grałeś. I życzę też do szybkiego zobaczenia, żebyśmy gdzieś tam szybciutko w skalach superligowych i nie tylko się spotkali. Bardzo dziękujemy za wszystko. Ja również dziękuję za ten wywiad, za tę rozmowę, bardzo fajna i przyjemna. Szybko minął mi czas, także bardzo dziękuję wszystkim i no i mam nadzieję, że do zobaczenia szybkiego i wszystkiego dobrego i zdrowia wszystkim życzę. Tak jest. Ja jeszcze zdradzę, że za tydzień moim gościem będzie Filip Szymański. Nowy nabytek 3S z Polonii Bytom, który też po kilku latach wraca do Lotto Superligi. Myślę, że będzie dużo ciekawych wątków do rozmowy. Także za tydzień w piątek Filip Szymański. A dzisiaj naszym gościem był Paweł Fertikowski. Dziękuję za uwagę. Dobrego Dziękuję wieczoru, bardzo. dobrego Wszystkiego weekendu. dobrego. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.